Dzień dobry, witam Was serdecznie. W tej chwili jest 12 stopni, odczuwalne 10, 80% zachmurzenie, dobra jakość powietrza, najcieplej o godzinie od 13 do 14, 14 stopni, ale jest naprawdę ciepło, bardzo ciepło. No taka temperatura o tej porze roku, no to świadczy o tym, że zimno nie jest. Moc serdeczności Wam przesyłam. Miłego dnia. Moje dzisiejsze zakupy. Z koszyczka, z Biedronki, takie gotowe ziemniaczki z papryką tym razem. Nie ma tych z rozmarynem, najlepiej lubię z rozmarynem, no ale nie ma. Tak na szybko, żeby były w lodówce. Pierogi ruskie, szynka eksportowa, krakus. Schab z wędzarni też bardzo dobry, cytryny. Dwa pomarańcze, chleb żytni na zakwasie, dezodorant, fajna pomadka, taka, taki kolor ma uniwersalny, pasuje, taka jasna, nie ciemna, bardzo fajna. Wzięłam, no i barszcz ukraiński, mrożonka, nie martwię się, że trzeba do lodówki, bo zaraz nastawię, ponieważ śpieszę się przed rehabilitacją i to będzie tak na szybko. A że lubię jeszcze, to druga sprawa. Tutaj pasta z makreli też lubię. No i mentos. Za to wszystko zapłaciłam niecałe 80 zł. Także tak wyglądają moje zakupy. Jutro nie będę miała czasu, bo jutro rano na cmentarz. Później z cmentarza prosto na rehabilitację, także taki jutro będę miała trochę zapełniony dzień. No ale taki to czas teraz jest. Błyskawiczny barszcz ukraiński gotowy. Szybki, apetyczny. Tak więc jeszcze przed wyjściem na rehabilitację zjem ciepłą zupę. Smacznego! Zabiegu i się skusiłam na pizzę wegetariańską. Mała to jest pizza, ale dawno nie jadłam, tak jakoś mi zapachniało. Przechodziłam koło właśnie pizzerii, która tak się nazywa, jak ona się nazywa, świeży placek, coś takiego. I zaszłam. No i od wyboru do koloru. Poczekałam 10 minut i mam pizzę wegetariańską typu greckiego. Jeszcze dodam, że zapłaciłam 30 zł i to szybki placek. Fajnie. No, ale jak pachnie.